Cześć, tu Grzesiek z blogu hejdom.pl. Dostałem właśnie nawilżacz ewaporacyjny Smart Me wersję drugą. Wersja druga różni się od jedynki tym, że ma ekran na przodzie oraz tym, że ma specjalną powłokę antybakteryjną. Powiem Wam szczerze, od długiego czasu już używam wersji pierwszej. Jestem z niej mega zadowolony. Od kiedy wprowadziłem jej użycie za każdym razem przy włączaniu komputera, to stwierdziłem, że oczy zdecydowanie mnie nie bolą wieczorem. Powiem Wam szczerze, że w ogóle przestały mnie boleć, bo okazało się, że po prostu miałem za sucho w powietrzu. I to urządzenie, jeżeli macie zbyt sucho w mieszkaniu, na pewno Wam pomoże. No dobra, czas pokazać Wam, co jest w pudełku. Jak zwykle ja wziąłem i już rozciąłem te taśmy, ze względu na to, że nie chciałem, żebyście widzieli, jak mi to dużo czasu zajmuje. Tu mamy oficjalny Smart Me fanpage. Tu mamy instrukcje po angielsku i niemiecku. W instrukcji mamy kilka rzeczy, jak informacje o talerzach, jak podłączyć całe urządzenie, do czego służą przyciski, jak wlewać wodę. I tak naprawdę to są wszystkie rzeczy, takie najważniejsze. Z informacyjnej standby'u 2 W. Jeżeli jest używany cały czas, to rated power 8 W. Więc tak informacyjnie od razu mówię. No ale dobra, zobaczmy, co mamy tak naprawdę w środku. W środku mamy w takim opakowaniu srebrnym polską ładowarkę z polską wstyczką, znamionową Smart Me oryginalną. Tak to wygląda, jest oklejona ładnie. Mamy tutaj output 12 V, 2 A, 24 W. To jest tych rzeczy. Ja sobie to zrzucam tutaj na dół, żeby nam to nie przeszkadzało. No i mamy sam nawilżacz. Nawilżacz muszę wyciągnąć sprytnie, ze względu na to, że jest on dwuczęściowy. I pamiętajcie o tym, jak będziecie wyjmowali, że jest on w dwóch częściach, tak jak tutaj możecie zobaczyć. Mamy część górną. Tutaj znajduje się tak naprawdę cała elektronika. I mamy część dolną, w której znajdują się talerze już zamontowane. Oraz tutaj mamy talerze. Te talerze są rozkręcane i demontowane w pełni. Każdy z tych talerzy jesteśmy w stanie zdjąć z tego czpienia, podkręcając te dwa boki tutaj. No i tutaj mamy całą ochronkę, żeby nam się to wszystko nie ten. I w środku powiem Wam szczerze, że to wygląda dokładnie tak samo jak tamten pojemnik. Tutaj są dwa złącza i tutaj jest miarka, która patrzy, która po prostu mierzy poziom wody. Jeżeli poziom wody zbliża się do końca, to urządzenie nas o tym poinformuje. Działa to bardzo fajnie. Tutaj mamy cały wiatrak, jak tutaj możecie zobaczyć. Tutaj mamy te złącza. No i tak naprawdę to wszystko. Wodę możemy wlewać górą lub możemy ją wlewać otwierając pojemnik i zanosząc go na przykład do łazienki pod, czy tam do kuchni. Co ważne z tych rzeczy, to to, że po założeniu tego na to musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii, że podnosząc to, to tylko podnosicie górę. Jeżeli źle złapiecie, czyli złapać tu, to się to może Wam wyślizgnąć, jeżeli jest bardzo ciężkie. Mieszczą się tutaj 4 litry wody, więc to są 4 kg dodatkowo wagi. Pamiętajcie o tym, bo jest to naprawdę niebezpieczne i kilka razy mi się zdarzyło, zanim się tego nauczyłem, żeby po prostu chwytać albo od dołu, albo po prostu tylko górę zdejmować, kłaść ją na bok. W tym momencie automatycznie wyłącza się wiatrak i przestaje się automatycznie to kręcić, bo już nie ma napędu. No i ja sobie tutaj po prostu wlewam tą wodę. Jak widzicie, tutaj mamy wyświetlacz. Ten wyświetlacz jest automatycznie też sterowaniem, więc to też jest bardzo istotna zmiana względem poprzedniej wersji. Generalnie możecie zauważyć, że Xiaomi rezygnuje z przycisków fizycznych i po prostu wrzuca te ekrany dotykowe, które, no nie powiem, bardzo ładnie się prezentują. Dobra. Czas włączyć urządzenie i zobaczyć, jak ono w rzeczywistości działa.
Unpack robiłem kilka dni temu i teraz postanowiłem Wam pokazać mniej więcej jaka jest różnica między tymi dwoma urządzeniami. To jest jedynka, to jest dwójka. Dwójka rozróżnia się po tym, że ma tutaj ekran. Jedynka nie ma tego ekranu, jedynka ma tutaj całe sterowanie. No i ma tą górę taką szarą. A dwójeczka ma tutaj tą białą całą i ten panel sterowania jest przeniesiony tutaj. Drugą różnicą, którą w pierwszej kolejności można zobaczyć, jest to, że w tej jest wbudowany z tyłu kabel, nie możemy go wyjąć, a w tej mamy wpinany tutaj kabelek. I co ważne, to sobie tutaj podniosę to z dołu. Widzicie, mamy podłączone teraz pod listwę. To jest dwójeczka, czyli to jest zasilacz, a to jest jedynka z przejściówką z chińskiego gniazdka. Czyli w skrócie tutaj mamy po prostu zasilacz do tego urządzenia, a w tym urządzeniu jest to wbudowane. Jeżeli chodzi o... Czekajcie, sobie tylko to powiem. Dobra. Jeżeli chodzi o samo urządzenie i jak to tak naprawdę działa, to działają one tak samo. To znaczy nie ma tutaj jakiejś wielkiej różnicy. Powiem Wam tylko tak, że ten bardziej szumi takim niższym dźwiękiem, a ten ma bardziej wysoki dźwięk, jeżeli chodzi o działanie. Jest taki bardziej piszczący, a ten jest bardziej huczący. Co mam na myśli? Mam na myśli, że w nocy, kiedy śpimy, to w tym momencie będziemy słyszeć ten oczyszczacz, wiatrak tego oczyszczacza, przepraszam, nawilżacza, a w porównaniu z moim oczyszczaczem, też od Xiaomi 2S, jest zdecydowanie głośniejsze to urządzenie niż właśnie oczyszczacz. Więc to też bardzo ważna kwestia, żebyście mieli tego świadomość. Te urządzenia są troszkę głośniejsze. Są dwa sposoby, żeby sobie z tym poradzić. Ja bardzo często ustawiałem sobie to w ten sposób, zanim się przyzwyczaiłem do tego urządzenia, że po prostu ustawiam za godzinę, dopiero ma się włączyć, czyli zasypiam w ciszy, no i po godzinie jak już śpię, to w tym momencie dopiero mi się to urządzenie włącza. W tym momencie mnie nie budzi, ten szum jest taki, że po prostu spokojnie można przy nim spać i jest nieprzeszkadzający. Drugą główną różnicą pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, poza tym, że tak naprawdę te obudowy są takie same, to wszystko do siebie pasuje, jest to, że ten oczyszczacz jest zrobiony, ten nawilżacz jest zrobiony z plastiku zwyczajnego, a ten jest zrobiony z plastiku antybakteryjnego. Czy to ma dużą różnicę, czy to ma duże znaczenie? Tak naprawdę nie, ze względu na to, że i tak będzie nam się osadzać osad tu i tu, a na tym osadzie z wody będzie nam się tak naprawdę zbierały te bakterie. Więc i tak te oczyszczacze trzeba co te 2 tygodnie przemyć, umyć, zwłaszcza tą dolną komorę i talerze. Ja jestem bardzo leniwy i zacząłem to robić w ten sposób, że po prostu albo wrzucam to do zmywarki, te talerze, tylko i wyłącznie płukanie, nie staram się żadnej temperatury ze względu na to, żeby ich nie wykrzywić, a tą dolną komorę po prostu przecieram ręcznikiem papierowym do sucha, czyli też nie pozwalam, żeby to wyschnęło. Nie używam żadnych detergentów, nie używam niczego więcej, czasami po prostu te talerze biorę pod mocny strumień prysznica i tak naprawdę to jest wszystko. To urządzenie jak działa i co nam tak naprawdę daje, to u mnie muszę Wam powiedzieć, że po prostu to jest zbawienie. Od kiedy Kasia ma permanentne HO, po prostu zaopatrzyliśmy się w ten drugi model, a ja od razu pomyślałem, że dzięki temu będę też mógł go troszeczkę przybliżyć bardziej. Dlaczego mówię, że nam, dla nas jest niezbędny, nam pomaga? Ze względu na to, że u nas ta wilgotność, którą pokazują najczęściej te urządzenia, jest na poziomie 40-50 stopni, przepraszam, procent i po prostu było to za sucho. Oczy były bardzo zmęczone, wieczorem jak się chciało film obejrzeć, no to już było ciężko, a w tej chwili, od kiedy są te dwa oczy nawilżacze, to w tym momencie po prostu zdecydowanie łatwiej sobie radzimy. Ja non-stop pracuję przy komputerze, zresztą to widzicie na blogu i to nie tylko jedna moja praca przy komputerze, więc ja spędzam naprawdę dużo czasu używając oczu. Non-stop przy biurku, non-stop tego typu rzeczy robię i moje oczy naprawdę były zmęczone. Zacząłem w pewnym momencie używać kropelek. No i to pomogło, rzeczywiście. Polecam, jeżeli macie z tym problem, mega polecam, tylko że kropelki to koszt 5, 10, 20, 30 zł te lepsze.
A te oczyszczacze nie kosztują nic, jeżeli chodzi o eksploatację. To znaczy, raz kupujemy go w tej chwili około 400 zł, nawet jesteśmy w stanie ten kupić poniżej dużo. Pomiędzy nimi jest około 100 zł różnicy, tak naprawdę, więc kwestia tego, co bardziej potrzebujemy. I jeżeli chodzi o właśnie to, co się dzieje z tymi oczami, to od kiedy używam tego nawilżacza, stoi on w ten sposób, że jest po prostu przy komputerze, poniżej biurka, powiedzmy gdzieś w tym miejscu, i sobie tutaj tak nawiewa na te monitory. Teoretycznie, bo praktycznie wiadomo, troszeczkę to inaczej wygląda, jeżeli tylko się ruszę i tak dalej. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że cały czas mam w tej strefie, gdzie siedzę, to powietrze, które jest zdecydowanie bardziej nawilżone. No i co? No i od tego czasu przestałem używać kropelek. Moje oczy nie są już tak zmęczone. Ja mam zdecydowanie lepiej z gardłem, też nie mam takiego przesuszonego i tak dalej. Zwłaszcza teraz, kiedy naprawdę dużo nagrywam i staram się Wam opowiedzieć o tym wszystkim, to moje gardło jest zdecydowanie w lepszym stanie. To znaczy nie jest tak obciążone. Dlatego, jeżeli macie problemy z wilgotnością w mieszkaniu, czyli jest po prostu za niska, macie problemy z oczami, bo są przemęczone, macie problemy z suchym gardłem, to zdecydowanie polecam Wam jedno z tych dwóch urządzeń. Jeżeli macie dużą wilgotność, no to w tym momencie nie ma sensu inwestować w tego typu urządzenie. Jeszcze jedna mała ważna kwestia. To urządzenie jest CN, to urządzenie jest Global. O co chodzi? W Mi Home mamy tak naprawdę dwa serwery do wyboru. Chiny i europejski. No i teraz tak. Ja mam zmodowaną aplikację. O tym piszę na blogu. Tam możecie znaleźć linka. I tak naprawdę tam jest pełna specyfikacja i wszystkie informacje dotyczące tego urządzenia, zdjęcia i tak dalej. I teraz tak. Jeżeli chodzi o to urządzenie, jest podłączone do CN. Przez zmodowaną aplikację to urządzenie też podłączyłem do CN. Tylko problem jest taki, że to urządzenie występuje tylko i wyłącznie w wersji Global. To znaczy, tak naprawdę CN nie ma w ogóle obsługi tego urządzenia, przez co wywala nam błąd, że urządzenie jest nieobsługiwane. No i to jest tak naprawdę tylko ta różnica, czyli po prostu podłączamy wszystko pod serwery europejskie. To jest taka moja sugestia i w tym momencie to wszystko bardzo fajnie działa. Na blogu znajdziecie więcej szczegółów, tam Was zapraszam i tam też znajdziecie najlepsze ceny na to urządzenie. Akurat jeszcze mamy 11.11, więc w ogóle jest rewelka, a poza tym czasem te urządzenia naprawdę mają dobry stosunek ceny do jakości. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tutaj żadnych filtrów, żadnych ukrytych kosztów. To urządzenie podłączamy do prądu, wlewamy wodę i to wszystko. Co jakiś czas je myjemy i to jest wszystko. Naprawdę to jest wszystko. Nie ma żadnych filtrów, nie ma żadnych ukrytych kosztów. To urządzenie mam już 1,5 roku. Mam na myśli ten bez wyświetlacza. No i nie dołożyłem do niego ani złotówki. Trochę prądu zżera. Tutaj mam licznik energii z Tuya. No i teraz mam tryb automatyczny. Zmienię sobie na tryb 1. I spadło tak mocno moc, że on tego nawet nie pokazuje. Włączymy sobie tryb maksymalny. I mamy około 6 W zużywania. Chwilę sobie poczekajmy, aż to się ustabilizuje. Więc jak widzicie, oszczędność prądu jest tutaj ogromna. Przejdźmy sobie jeszcze raz na auto. Wejście na auto chwilę trwa. No i spada nam na auto do około 3 W. No jak widzicie, zużycie prądu jest takie, a nie inne, więc tym bardziej tego typu nawilżacze mają zdecydowanie lepszy sposób gospodarowania energii. Mamy trzy rodzaje tak naprawdę nawilżaczy. Ewaporacyjny, czyli ten, gdzie naturalnie nam woda paruje. I teraz to najciekawsze, cząsteczki wody są tak malutkie, że nawet wirusy ani żadne bakterie nie są w stanie na niej osiąść. Więc w tym momencie nie rozpylamy tego całego syfu na nasze mieszkanie. Jeżeli chodzi o te, które parują, no to para wodna jest większą cząsteczką. W tym momencie po prostu te wirusy i bakterie, tak naprawdę głównie bakterie, nam się rozprzestrzeniają razem z wodą. I stąd też bardzo często ten biały nalot na meblach. Jeżeli mamy jeszcze ostatni rodzaj nawilżaczy, czyli mówię tutaj o tych, które gotują wodę, no to znowu one zużywają bardzo dużo prądu. No i to samo, znowu ta woda paruje, czyli mamy parę wodną. I w tym momencie ten osad też występuje, no i znowu wirusy i bakterie nam się tutaj przyczepiają bardzo mocno tego i po prostu wędrują po całym domu. Więc na to też zwróćcie uwagę.
tego typu nawilżacze są najzdrowszego typu nawilżaczami występującymi w przyrodzie, występującymi w naszym ekosystemie smart home i są najzdrowsze i dlatego je po prostu polecam. I tak naprawdę dlatego je kupiłem. No i też dlatego je testuję. Ja zawsze staram się na blogu znaleźć takie produkty, które wiem, że po prostu dobrze się sprawdzają. Ja je kupuję, ja je w domu mam, używam ich i dopiero w momencie, kiedy naprawdę ich trochę poużywam, wam to przedstawiam. No bo jaki jest sens pokazać to urządzenie po kilku, po jednym, dwóch dniach używania? No nie da się. A w tym momencie mówię wam szczerze, ten bardziej ma wysoki ton, ten ma troszeczkę niższy ton. Ten ma delikatnie lepszą wydajność, ale jest ona prawie niezauważalna. No i przypominam, tutaj mamy 4 litry wody w tych zbiornikach i powiem wam, że na najwyższym systemie nawilżania, czyli na tym poziomie trzecim, bardzo szybko ta woda schodzi. Co mam na myśli bardzo szybko? No, że raz dziennie spokojnie po prostu tą wodę uzupełnią. No i teraz trzeba wam tylko pokażę jedną rzecz. One nie mają czujnika jasności, to znaczy, że jeżeli chcemy sobie, to w ten sposób sterujemy jasnością wyświetlacza. Tutaj przełączamy sobie tryb. Tryb 1, tryb 2, tryb 3. I tryb automatyczny. Z tyłu mamy tutaj jakby ten wlot też powietrza, więc też jest bardzo istotne. Ja mam wrażenie, że tutaj bardzo to wieje, a tutaj to nie wieje. No i teraz jeszcze chciałem wam pokazać tą jedną rzecz. Jak widzicie, tutaj jest po prostu taka wtyczka i ona jest wkładana. A tutaj to jest całe jakby wbudowane. One się tak naprawdę prawie niczym nie różnią. Jak zobaczycie z tyłu, to te urządzenia są prawie identyczne. Dobra, to tyle. Dziękuję wam bardzo za wasz czas. A właśnie, jeżeli podoba ci się to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite.